kwitnienie Borówki Wysokiej w tym roku trwało nieco krócej niż w zeszłym sezonie. Rok temu było to ponad 1,5 miesiąca, prawie 2 miesiące, w tym roku trochę ponad 3 tygodnie. Mimo wszystko, ze względu na dużą liczbę godzin lotnych, pszczoły były w stanie zgromadzić spore ilości miodu borówkowego. Został on odebrany i przywieziony do pracowni. Tutaj przebywał w oczekiwaniu na miodobranie. Stało się jednak tak, że noc, która poprzedzała ekstrakcję, była bardzo zimna, było jedynie 5 stopni nad ranem. Co więcej, miód ten jest dość już dojrzały. Sprawdziłem zawartość wody, która jest w nim. Okazało się, że jest to dokładnie 16%, a więc no, po pierwsze miód gęsty, po drugie chłodny. Wszystko to sprawiało, że do jego pozyskania trzeba było sięgnąć po pewny sprzęt gwarantujący dobrą ekstrakcję, czyli po miodarkę kasetową. Miodarka kasetowa, którą firma Konigin dostarczyła do mojej pracowni na testy, to urządzenie duże, posiada bęben o średnicy 1250 mm. W tak dużym bębnie mieści się kosz, który ma 12 kaset. Kasety te mają wysokość 320 mm, co jest wariantem uniwersalnym, dla mojej pasieki optymalnym. Gospodaruje głównie w systemie ULA 1/2 dadant, ale częściowo też pełny dadant. To sprawia, że w takiej kasecie mogę spokojnie umieścić dwie ramki 1/2 lub pełną ramkę gniazdową właśnie w systemie dadanta. To, że to urządzenie jest takie duże, to, że waży 95 kg, w pierwszej chwili wydawało mi się pewnym problemem. Mam na myśli ten moment, kiedy instalowałem to urządzenie w swojej pracowni. Teraz jednak widzę pewne zalety tego rozwiązania. Otóż ta masa sprawia, że nawet nie najlepiej wyważony wsad nie wprawia tego urządzenia w wibracje. To sprawia, że można wirować ramki z 100% prędkością, z prędkością maksymalną. Urządzenie to zostało wyposażone w 2 zawory spustowe. Posiada poliwęglanową pokrywę uniemożliwiającą kontakt ciała z wirującym koszem. Posiada też bardzo prosty, intuicyjny w obsłudze sterownik. Sterownik miodarki kasetowej posiada 4 programy wirowania. 3-minutowy, 5-minutowy, 7-minutowy i 9-minutowy. Każdy z nich ma 3 cykle. Najpierw wirowane są ramki w jednym kierunku z nieco mniejszą prędkością. Potem następuje odwrócenie kierunku wirowania, po czym następuje powrót do pierwotnego kierunku wirowania. W ten sposób miód opróżniany jest w kierunku równoległym do ścian bębna, co jest nieco łatwiejsze i w efekcie taka ekstrakcja trwa trochę krócej. W najkrótszym, w najszybszym 3-minutowym programie odwirować można ponad 180 ramek w ciągu godziny, 18 korpusów, w 9-minutowym około 100. To sprawia, że miodarka ta jest nawet nieco szybsza niż te największe miodarki radialne, a przy tym bardzo skuteczna. Pomiary, których dokonałem na etapie wirowania miodu borówkowego, potwierdziły tę tezę. 3-minutowy program okazał się nieco mniej precyzyjny. To zapewne z powodu tej dużej gęstości i wychłodzenia miodu. Po kontroli wagi korpusów okazało się, że precyzja ekstrakcji tutaj to około 91-92%. Ale 5-minutowy program okazał się już w pełni zadowalający. Udało się tutaj uzyskać skuteczność prawie 100%. Tam zabrakło dosłownie 3%, aby rzeczywiście cały ten miód znalazł się w odstojniku. Kolejny testowany program to było ustawienie 7-minutowe. Tam okazało się, że te korpusy po wywirowaniu są nawet nieco cięższe niż te, które były zważone po 5 minutach ekstrakcji. Myślę jednak, że to nie tyle tutaj program miał znaczenie, co być może same plastry. Najwidoczniej te plastry w powtórzeniach na 7-minutowym programie były albo ciemniejsze, albo może miały trochę więcej pierzgi. To może się zdarzyć.
Natomiast w programie 9-minutowym ramki były już naprawdę zupełnie suche. Wydaje mi się więc, że o ile wiosną czy latem ekstrakcja miodów tych nektarowych, tutaj jakby ten program 5-minutowy jest chyba w tym przypadku akurat rozwiązaniem optymalnym, o tyle na przykład w przypadku miodu nawłociowego, który pozyskuje we własnej pasiece w okresie jesieni, a więc w czasie, gdy jest już chłodno, tu być może warto będzie sięgnąć po program 7-minutowy. Sprzęt ten oferuje takie rozwiązania, przypomnę, 3, 5, 7, 9 minut do wyboru, więc bez wątpienia można uzyskać tutaj tę jakość, o którą nam właśnie chodzi. Co więcej, jeśli chodzi o przygotowanie wsadu, wydaje mi się, że tutaj też program właśnie 5-minutowy jest takim rozwiązaniem najbardziej optymalnym ze względu na przygotowanie ramek do ekstrakcji. Używałem od sklepiarki też dostarczonej przez firmę Konigin. Przygotowanie takiego wsadu zajmuje mi jakieś 5 do 7 minut w przypadku ramek 1-2 dadan. W przypadku ramek gniazdowych taki test też wykonałem, to około 4 do 5 minut. Więc tak naprawdę pracując na tym programie 5-minutowym nie tylko uzyskujemy maksymalną jakość, tą precyzję opróżnienia komórek, ale też nie ma tu żadnych przestojów. A to jest właśnie to, o co chodzi, aby pracować gładko, aby pracować w sposób taki płynny, bez zbędnego marnowania zasobów, a czas przecież jest jednym z tych najbardziej cennych zasobów. To, co mówię, nie znaczy jednak, że uważam, że program 3-minutowy jest niedobry. Gdyby miód podgrzać, gdyby był ewentualnie wirowany bezpośrednio po wyjęciu go z uli, kiedy ma te 30 kilka stopni, jestem przekonany, że tutaj także udałoby się uzyskać maksymalną jakość.